Drodzy parafianie i wszyscy ludzie dobrej woli, już niedługo zaśpiewamy wszyscy. Czy tutaj na pasterce, czy wcześniej jeszcze na wigilii, słowa przepięknej kolendy, wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się Wam rodzi. Wstańcie, to znaczy nie siedźcie. To znaczy pójdźcie tak jak oni. Kiedyś pasterze, tak jak i my, stęsknieni czterema tygodniami adwentu, oczekiwania, na to, co się wydarzy tej właśnie nocy, nocy Bożego Narodzenia. Idą już z daleka trzej królowie, wracają synowie marnotrawni do Jezusa, do tego, który przyszedł, do tego, który pozostał w Eucharystii. Od kilku lat w Kościele przeżywamy tajemnicę Eucharystii, obecności Jezusa, a w tym roku. Szczególnie zauważamy, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa. Ale, po to, by być posłanym, to najpierw trzeba odkryć, najpierw trzeba się spotkać, najpierw trzeba zaufać, najpierw trzeba być z Jezusem. I dobrze, że w naszej polskiej tradycji, w naszej matce Polsce, mamy jeszcze i pozostańmy przy tym Boże Narodzenie, a nie tylko świętowanie. Jak dobrze, że mamy konfesjonały, które. Przyjmują wciąż tych, którzy z pokorą, uznając swoją winę, szukają prawdziwego szczęścia. Jak dobrze, że wśród tego różnorakiego stylu bycia, mówienia, funkcjonowania w dzisiejszym świecie, w którym każdy żyje tak, jak chce, my chcemy być chrześcijanami, my chcemy być Chrystusowi, my chcemy przechodzić z Jezusem przez życie. To trudne, bo czasy nie sprzyjają budowaniu wspólnoty. Bo wielki hałas, pośpiech tego życia nie pozwala nam w pełni spotykać się z Jezusem, poznawać go. I dobrze, że w naszej Polsce mamy te święta. I jak dobrze, że możemy się pochylić przy żłóbku i zasłuchać w ciszy stajenki w to, co mówią wieki, tradycje, świętą, piękną polską tradycję tego, że Bóg jest z nami, Bóg jest Emanuelem, który pozostał z nami w tajemnicy Eucharystii. Jesteśmy posłani do dzisiejszego świata, posłani do tych, którzy nie mają czasu, do wszystkich tych, którzy są zabiegani, którzy mają na wszystko czas, ale nie mają czasu dla Boga, którzy mają czas na to, by zarabiać pieniądze, ale tak często nie mają czasu dla dzieci, dla żony czy dla męża, dla wspólnoty, dla parafii. Bardzo trzeba nam dzisiaj tego pokoju serca. Tak bardzo trzeba nam czasu, zasłuchania, ciszy i tego, tej pięknej atmosfery Kościoła, do którego przychodzimy, by spotkać się oko w oko z Jezusem, który przychodzi po to, by umocnić, po to, by dać siłę. Życzę na te święta, które się rozpoczynają, pokoju serca, tego prawdziwego, związanego z patrzeniem w Jezusa, patrzenie w wieczność, patrzenie Szczęście, które jest przed nami, ale już teraz, bo Królestwo Boże jest pośród nas. Życzę tego, by rozwiązały się najtrudniejsze sprawy, tutaj na klęczkach przed Jezusem. Byśmy nie lękali się świętować i pokazywać dzisiejszego, dzisiejszemu światu stylu bycia chrześcijaninem. Byśmy byli odważnymi wyznawcami wiary w Chrystusa, zwykłej, prostej, codziennej, która ma znamiona delikatności, wrażliwości, zainteresowania drugim człowiekiem, współczucia. Byśmy budowali więzi między sobą na przekór tego, co się dzieje. Światu nie zagraża, nie zagraża tylko epidemia COVID-u, ale zagraża nam obojętność, zagraża nam niewiara, antidotum. Antidotum to Jezus, który przychodzi do nas. Jezus, którego kładziemy do żłobka. Jezus, który chce wejść do naszego serca, do Twojego serca. Miej odwagę przyjąć Jezusa, drugim człowieku, w słowie, które zostanie do Ciebie skierowane w Eucharystii, na nabożeństwie. W Bożym Słowie, po które sięgniesz w czasie czytania Pisma Świętego. W różnych sytuacjach, kiedy spotkasz na ulicy, w pracy, gdziekolwiek, drugiego człowieka, w nim przychodzi Jezus do każdego. Pogodnych, radosnych, zdrowych, pięknych świąt dla każdego i dla tych, którzy odwiedzą Wasz dom i tam, gdzie Was poniosą nogi. Szczęść Boże.